wszyscy krzyczą, wszyscy klaszczą. My też walimy stoły, my też się cieszymy. Marku, popatrz, ja nie wierzę własnym oczom. Polka, Polka i jeszcze raz Polka, uciekaj, bo cię dogonią. Goń własne marzenia, te marzenia się spełniają. Pięknie! Jest, jest cudownie! Aleksandra Lisowska, mistrzynią Europy w maratonie! Na cudowny moment dla całej naszej lekkoatletycznej i maratońskiej reprezentacji. Kto by się tego spodziewał? Rzeczywiście fantastyczny bieg. Czas 2 godziny 28 minut i 36 sekund. W którym startowała dzisiaj mistrzyni Europy, ale chyba już tak. Jeżeli dobrze widzimy, widzimy też orła, dumnego orła białego, koszulka z logotypami sponsorów naszej reprezentacji, ale przede wszystkim... Jest Monika Jackiewicz, 2 godziny 37 minut i 15 sekund, czas trzeciej z reprezentantek Polski. Monika Jackiewicz, Angelika Mach i Aleksandra Lisowska. Angelika Mach, najmniejsza, ale niezwykle waleczna, cudowna dziewczyna, cudowny tercet, cudowny zespół. Zespół, który spisał się na dwie piątki, no z takim maleńkim plusikiem, bo ten brązowy medal to medal numer 61 w historii startów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Żańska, srebro czy złoto? Zaczęła spokojnie. No, no, no. Wiesz no, co? Ale nie będzie, zobacz, dalej niż jej najdalszy rezultat. Czyli będzie jeszcze rekord życiowy na osłodę, jeszcze poprawiony. Gelber już będzie mogła świętować złoto, ale my cieszymy się z tego srebra jak ze złota. Przyjechała na najważniejszą imprezę, rzuciła rekord życiowy. Nie miała wpływu na to, co zrobią rywalki. Rywalki nie poradziły sobie, bo i Włoszka Fantini nie dała rady i wiele innych młodziarek, które miały zdecydowanie lepsze rekordy życiowe od Ewy wczoraj w tym konkursie, nie dały rady. Na memoriale, na diamentowej lidze pobiegła poetycznie. Na szóstym torze Natalia, Ania na czwartym, na drugim Iga i już się wszystko rozpoczyna. Klawer rozpoczyna w strasznym tempie, ale torze drugim oczywiście Iga Baumgart-Witan, ale na Igę jeszcze poczekajmy. Kapitalnie Klawer, ale Natalia biegnie znakomicie, bo już ściga Natalię. Ania Kiełbasińska jest w tej chwili na czwartym miejscu. Popatrzmy, za chwilę ostatnia prosta. Anna dopiero rozwinie skrzydła. Natalia już je rozwija. Pierwsza jest ból. Natalia walczy o drugie miejsce. Klawer naciska, już nie naciska, a Deleke tam na wewnętrznym, jeszcze trochę Natalio, Anka Kiełbasińska będzie miała medal też, a więc Polki na podium, druga Natalia, trzecia Anna. Pod okiem trenera Laurenta Mouliego. Fantastyczna forma już na igrzyskach i po igrzyskach w Tokio. Rekord życiowy 50-28. A klamra Natalia. I Natalia Kaczmarek, one tą Natalia. Klamrą, tak, zobacz, tą klamrą też spięły Femke Bol. Natalia i oczywiście Marek Rożej, który teraz ją prowadzi. Jest ta, jak powiedziałeś, procedura, ten rytuał. No i teraz spokojnie, precyzyjnie i coraz szybciej i góra, góra, góra. Patrzymy, łapiemy gdzieś ten punkt, jest daleko! Jest daleko! To jest rzut na prowadzenie, na pewno! To jest ponad 81 metrów, może 82! Tato, czekaliśmy! Pięknie, pięknie, Wojtuś! Chcielibyśmy cię teraz wycałować! A już na pewno zrobi to Joanna Fiodorow. I zobaczmy, 80, ile? 1,32! Dwumetrowym, z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Spokojnie, a potem coraz bardziej się rozkręcać. A zatem ostatnia konkurencja siedmioboju. Ona widzi Adriannę Sułek, która ucieka, ale Kalin może tego tempa po prostu nie wytrzymać, a teraz wytrzymuje Adrianna Ada. Rozpoczęła fantastyczny finish. Pięknie teraz wyciąga te kroki. 1,50. Kto wie, może będzie rekord życiowy. Mknij Ada do mety. Zostaw już tą bis. Ona już swoje dla ciebie zrobiła. Kalin się męczy. Przemija już ją Ligarska. Adam mknie do mety. Zobacz, co będzie. 2,5, może 2,6. Pięknie Ada to sobie rozpoczęła.
zaplanowała. Liczmy teraz te sekundy. 2:09:49. Ja nie wiem, czy dobrze, że ten zegar zatrzymał, ale mniejsza o to. A duma absolutnie, to jest zrozumiałe i właściwie też nas trochę, patrząc na Adę, rozpiera duma. 5:28. Jaka będzie taktyka Brytyjki? Wiadomo, że Zosia jest bardzo szybko na ostatniej prostej. Myr z kolei potrafi być skuteczna również długim finiszem. Czuje się troszkę być wyżej, bo jeżeli Myr ruszy, a chyba właśnie rusza. Rusza za nią ta McGeehan z Irlandii. Zrobiła się przerwa. Trzeba tę lukę szybko zaspawać. Gian na drugiej pozycji, wicemistrzyni Igrzysk Wspólnoty Narodów. Zofia robi co może, ale ma już stratę 10 metrów do tej dwójki. Troszkę jakby przespała Zofia przejście z przedostatniego do ostatniego okrążenia. Co może, ale chyba będzie po prostu trzecia. Stanie na podium, na trzecim stopniu. Laura Myr nie do pokonania. McGeehan teraz troszkę zwolniła. Zofia się troszkę zbliżyła i zdobyła brązowy medal. Która ma srebro z Berlina i teraz brąz. Mamy komplet medali w ostatnich trzech mistrzostwach. Zofia Ennaoui na naszych ekranach. Wspaniała sprawa. I sukces. Historyczna chwila dla Greczynki. Po złotym medalu na 35 km Antigoni Trisompti, mistrzynią Europy, wchodzi na 20 km. Pierwszy medal w historii dla Grecji na tym 20-kilometrowym dystansie. To zresztą będą wyjątkowe, historyczne i radosne mistrzostwa Europy dla nie tylko Grecji, bo widzimy, że na drugim miejscu Katarzyna Zdziebło, ostatnie metry, ostatnie kroki, zmęczona, ale szczęśliwa. Lekarka z wykształcenia, radosna, skończyła dokonuje medycynę, coś, co wydawało się niemożliwym przed rozpoczęciem sezonu. Dwa srebrne medale na mistrzostwach świata medal, i teraz ten srebro będzie na mistrzostwach takim Europy. Wskazem, za Greczynką. Ania przecież biegała w Resowi, w Rzeszowie. No i zaczynamy finał na 800 metrów. Zaczynamy finał. Nasze medale i akcje. 2014 rok. Joasia Jóźwik, brązowy medal w Zurichu. Lor Hoffmann ze Szwajcarii. Anna Wielgosz na razie głęboko ukryta, nic nie nadrabia, biegnie ekonomicznie na piątej pozycji. Trzecia z Brytyjek, Bell, a Ania Wielgosz na piątym miejscu. Biegnie równo z Bell. Czy jeszcze coś szarpnie? Czy jeszcze na chwilę ostatnia prosta? Anna Wielgosz na piątym miejscu, na czwartym nawet w tej chwili. Jest dobra pozycja wyjściowa. Jeszcze trochę. Anna Wielgosz atakuje. Jest trzecia. Boże kochany, szansa na medal gigantyczna. Mamy jest medal! Jest brąz! Anna Wielgosz, jak ona to pięknie zrobiła! Świetna taktyka, wielka klasa, powrót po kontuzji. Gratulacje dla trenera Jacka Kostrzeby. Patrzymy z niepokojem i nadzieją. Aniu, biegnij na cały gaz. Anna Kiełbasińska ściga tam sztafetę Szwajcarii. Anna Kiełbasińska, która powinna nabrać wigoru i nabiera. Świetnie Ania, zostawiła sobie dużo sił, które będą zmieniały Polki. Czeka już Iga Baumgart, przejmuje, pierwsze zmieniły Brytyjki. No i zobaczmy, Iga wyprowadzi nas na miejsce trzecie. Holenderki, Brytyjki i odbiera Justyna Święty, Ersetić. I biegniemy na trzecim miejscu. Holenderki uciekły troszkę nam, niestety uciekły. Mają się na pierwsze, czeka Natalia Kaczmarek, rusza Natalia Kaczmarek tuż za Femke Boll. Jesteśmy na czwartej pozycji, spora strata, Belgijki to prowadzą. Oczy, cała energia dla Natalii, ona musi to zaatakować na ostatniej prostej. Femke po zewnętrznej, Natalia pilnuje, zewnętrzna strona, Femke Boll, Natalia Kaczmarek walczy. Będziemy mieli srebrny medal. Czy Natalia da radę? Chyba tak. Polki mają srebro, ostatnie centymetry. Tak, jest srebro. Holandia złoto, srebro dla Polski. Wielka Brytania z brązem. Srebrna sztafeta. Stoją Małgorzata Chałupko-Walik, Anna Kiełbasińska, Kinga Gacka, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetić i oczywiście
i oczywiście biegnąca na drugiej zmianie w naszej sztafecie Iga Baumgart. Wizer dobrze, pija świetnie, Sember już wypadła z gry, pija prowadzi, kapitalny bieg Polki, kapitalnie będziemy mieli mistrzynię Europy, pija Skrzyszowska, 12.54, jak 40 lat temu, jak 40 lat temu mamy mistrzynię Europy, cóż za fantastyczna sprawa, Lucyna Langer-Kałek, a po 40 latach pija Skrzyszowska. Swoje robi, przygotowuje się, to jest taka kariera, która się bardzo powoli rozwija. Pamiętasz, jak komentowaliśmy drużynowe Mistrzostwa Europy, gdzie ona przecież była najmocniejszym punktem reprezentacji, bo tam i bieg na 100 metrów płaski, płotkarski bieg też wygrała. Adrian do przodu, do przodu! Świetnie wystartowali Niemcy i Brytyjczycy, to jasne. Adrian teraz będzie zmieniał z Przemkiem Słowikowskim. Patrzę na tę zmianę. Dobra zmiana! Dobra zmiana Polaków! Do wyciągniętej ręce! Biegniemy po przedziurowej prostej. I teraz do Patryka wykroty, żeby tam wszystko poszło dalej. Nie najgorsza ta zmiana. Patryk biegnie. Jesteśmy w pierwszej czwórce. No i teraz tylko, żeby ta zmiana z Dominikiem poszła dobrze. Dobrze! Walczymy, walczymy, panowie! Jesteśmy na czwartym miejscu. A może o trzecie Dominik Kopacz, ostatnie metry, mamy medal, mamy medal, mamy medal brązowy. Dominik, fantastycznie Polacy, fantastycznie to Monachium nam się tak pięknie przydało sprzed lat 20. To samo stało się u panów, przestawienie Dominik Kopacz w półfinale na pierwszej zmianie, w finale na ostatniej. Przemek Słowikowski został na drugiej w finale, Patryk Wykrota został na trzeciej. Mateusz Siuda rozpoczynał w eliminacjach, zastąpił go na ostatniej zmianie Dominik Kopeć, a na tą pierwszą wskoczył Adrian Brzeziński. Bija jak burza tam ruszyła. Goni ją Dozo, patrzy na tą pierwszą zmianę. Dobra zmiana na wyciągniętej ręce. Anka Kiełbasińska tam biegnie w strasznym tempie. Za chwilę będzie zmiana z Mariką Popowicz, aby też tam wszystko poszło dobrze. Nie najgorzej, dobrze idzie. Jesteśmy w czołowej czwórce. I teraz Marika do Ewy, a Ewa ma taką prędkość, że Ewa Swoboda biegnie. Jak ona biegnie fantastycznie. Będzie medal dla Polski. Będzie srebro, Polki wicemistrzyniami Europy, mamy kolejny medal, mamy srebro, ale numer, chciałoby się powiedzieć, ale piękny wieczór. I tak dalej, i tak dalej. Martyna Kotwiła jest tuż obok Ewy, tak. Magda Stefanowicz, Marika Popowicz. Marika Popowicz, Ania Kiełbasińska i Pia Skrzyszowska. I pozdrowienia jeszcze dla jednej zawodniczki, która trenowała z nimi, mianowicie... Spokojnie. Przypomnijmy za chwilę, ale teraz Klaudii może... Klaudii Adamek. A, no tak. Tak.